Szlak jasny to trafi. Na szczęście. Jakie tam szczęście? Że wszystko wiadomo. Co wiadomo niby? Do dupy to wszystko. Nic z tego nie będzie, człowieku. Przestań. Co nie będzie? Przestań. No ile razy to już przerabialiśmy? Myśl pozytywnie. Tak, pozytywnie. Znaczy, żeby to się mogło udać, to my musielibyśmy wygrywać, rozumiesz? Ale to jest w ogóle niemożliwe. Przecież oni na to nie pozwolą. Jacy oni? Bruksela. Stary, ja to wszystko dokładnie przemyślałem. Powiedz mi, z kim gramy pierwszy mecz? No, z Grecją. Właśnie. No i? A co jest w Grecji? Kreta? No nie wiem, no co, gyros? Jaki gyros? Stary, jest kryzys. I to najgorszy od 100 lat, rozumiesz? A Bruksela teraz od roku pakuje tam miliardy euro. I co to ma wspólnego z... Jak to co? Stary, jeśli Grecja przegra z Polską, to Grecy będą smutni. Będą bardzo smutni. W ogóle załamią się. W ogóle załamia się ich popyt wewnętrzny. Przestaną kupować, stary, padnie gospodarka, w ogóle wszystko szlak trafi. I? Co i? Stary, oni do tego nie dopuszczą. Że będą kazać nam przegrać? Nie, oni będą ratować Grecję, rozumiesz? Jacy oni zaraz, Bruksela, no. Rozumiesz? Oni kazać nam nie mogą, ale stary, kombinować będą, tak jak z tą datą. Jaką niby czego datą? Jak to jaką datą czego? Datą meczu otwarcia. Kiedy gramy mecz otwarcia? 8. Stary, oni sobie wszystko dokładnie przemyśleli. Nie jest tak. Stary, ustawili pierwszy mecz na dzień, w którym Kościuszko przegrał z Ruskimi pod Chełmem. No, a tutaj? Polacy w tym samym dniu, 2-0 z Niemcami. Pamiętasz? Klagenfurt. 8 czerwca 2008 roku. No i co? To jest przypadek. Popatrz mi w oczy głęboko. Przestań. Spójrz tu mi w oczy głęboko. Sam to wymyśliłeś? To jest twoja teoria? Nie. To jest teoria profesora Wołk-Pociągłego. Jednego z tych twoich pacjentów z twojego szpitala, tak? A weź mnie, Borys, nie denerwuj, dobra? To jakoś dziwnie tutaj się wszystko składa. To weź to zobacz. A proszę cię bardzo. Patrz. W tym samym roku, w tym samym dniu, Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1 w 2008. Serio? Poczekaj. 1987? Rozpoczęła się trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski! Ty, to może nie będzie tak źle. Znowu Polacy, no nękamy rybę. Trzy jasne, potem jedno z sobą, jedno bez pianu. Środkiem wciąż na razie nie ma tej... Sonia, a może byśmy tak kiedyś... Chory, pewnie nie teraz, no słońce. Ale czemu ty tak? Dawaj. No dwie ręce mam. Lewe. Do środka Polacy, wciąż Polacy, wysokość pola karnego. Może teraz... Wodę poproszę. A może tak coś weselszego, co? Ja zapraszam. To piwo dla męża, zaraz tu będzie. A, znowu spalony, co? A pytał cię coś, ktoś o coś, coś? Dajesz, idziesz po swoje. Co robisz, drewniaku? Nie wrzucaj na oślep! Wycofaj, nie kozakuj, za dużo was tam jest! Musi się podnieść i będą Polacy mieli tutaj swoje... Nie kisz! Odegraj na bramkę! Odegraj! Teraz! 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 Tego mógł nie trafić! Wody! No moment! Wody mi odeszły! Będę rodzić! Kapitalny wstrzyk i od razu podanie... Nie, nie, sorry, ja tutaj nic nie pomogę. Ja w psychiatryku pracuję. Nie, no weźmy jakąś, nie wiem, ciepłą wodę, jakieś ręczniki. Nie, się telefon jest? Jak mąż ma na imię? Konrad! Ja dzwonię po męża, ty dzwonię po mnie. Dobra. Jest tam Robert i żona jest, rodzic. Piąty stadion, rodzącą mamy, potrzebujemy karetkę. No gol, no 1-0 jest. Karne, ładnie przyjął teraz, tak szał szkoda. Była sytuacja do tego, żeby było tego stupę, czy o tym czasem rywane. Odróż wychodzą z kontrą. Będzie groźnie, musimy uważać, popatrzmy. Ale uwaga. Nasi górą! Kobieto, piłkarza nam da. Dobra, ledwie działacza. Cudownie! Popatrzmy, jak oni się cieszą, a my wraz z nimi... Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? W szpitalu! Jak to? Co? Jaka sytuacja? 2-0 dla nas! Wzruszająca jest ta historia, wiesz? Fajnie gra, tak. Normalnie ten zakościelski. Świetny.
tak to miało wyglądać, kochanie? Absolutnie. 10. rocznica naszego ślubu. Właśnie tak chciałam ją spędzić. Tak? A, A nie w restauracji w Paryżu, tylko ze mną na podłodze i za kościelskim na ścianie? A pamiętasz Tatry jeszcze przed ślubem? Cały czas padało, namiot przemakał, a my... Zdobywaliśmy szczyty. No. Raz to wszedłeś bardzo wysoko. Raz wszedłem, raz! A pamiętasz we Włoszech? Jak nie mieliśmy nic, nie mieliśmy pieniędzy, nie było komórek wtedy, maili, niczego, po prostu my. Tylko my i gwiazdy, księżyc, mieliśmy z siebie samych. Wiesz co? W tej kategorii to ty powinieneś dostać czarny pas. Tak? Ekstraklasa? Liga Mistrzów. Liga Mistrzów. A może powinniśmy sobie jakiś taki mały prezencik zrobić, co? Wszystko w swoim czasie. No co tak wali? Drzwi. Ktoś otwiera drzwi kluczem. W zamku grzebie. No nie, no klucze to ja mam, tylko i ty, i Pele. No, nareszcie, wszędzie was szukam. Co się z wami dzieje? W domu was nie ma, telefonów nie odbieracie. Co się w ogóle z wami dzieje? Pele... I dlaczego stary jest ten? Dzisiaj pub zamknięty. Pele, nie widzisz, że my... Ale co wy? To stary, chcesz przegapić mecz reprezentacji? Gdzie jest pilot? Dawajcie pilota. Gdzie on jest? Ale... No, trzech minut już na nasi grają, rozumiem? Bo dzisiaj jest... Posłuj się, miejsce dla kibica. Ale dziś jest wyjątkowy dzień. Przecież wiem, no ale co? Było świętowanie? Był jakiś ten... No właśnie, prezencik, nie było jeszcze. No to teraz będzie mecz. Nie miałeś prezenciku, to masz prezencik. Chciałeś taki kiedyś? Cio, patrz. Weź te łapy. Ale za decyzję. Szkoda. Może gdyby inaczej rozegrali tę akcję. No cześć, Pele. Jak tam? No co ty zwariowałeś, że się będę rezerwował stolik? No szybko się pośpiesz, to zdążysz na mecz. No to poproś kogoś, żeby za ciebie... No. Sam musisz? A to ten, tak? Ci? O kurde, dobra, goń. No to Sonia ci zaklepie stolik. Ale ja Pelemu, słuchaj, ze szpitala zwiał pacjent. Taki dziwny, wiesz, taki magik jakiś znika, wiesz, jak Houdini. U nas na Ukrainie był taki chryczko, w telewizji go pokazywali. To jego rozwiązali kablem, zamknęli w mikroweli. Ze skorpionami. A potem mikrowele do lodówki i na dźwięk powiesili. I uciekł. Nie, umarł. O Jezus. Daj, no przecież ja też tak kiedyś... Oła! Nie, to trzeba rozbić, ja tak miałem. Nie, weź. Dziękuję. Chyba przesadziłem z tymi łańcuchami tą kłódką, no ale i tak się ciągle nie mogę doliczyć kasy. Halo? Wypuśćcie mnie! Kto mnie zamknął? Ty? Orzesz ty. Ty mnie zamknąłeś? Zabiję! Ale przyjeżdżaj natychmiast, twój chuj dyni jest tutaj i w ogóle ja się boję, że teraz wszyscy zginiemy, no. Szybko przyjeżdżaj. No, jestem. Co się stało? Ale Houdini twój jest tu. Weź coś zrób, bo zaraz będzie niedobrze. A co ty, mój Houdini się znalazł? Był w świetlicy, chciał mecz obejrzeć. A nasz Houdini to kto? Ja wiem. Zaraz, gdzie on jest? No zniknął. A co, coś on zrobił? Uwolnił mnie i tego tam idiotę z ubikacji. A mnie kasę otworzył i... Ożesz ty. O, skubany Houdini. Poczekaj, a ten pilota zostawił do rzutnika? Yes. To jest najważniejsze teraz. Spokojnie, nie martw się, tamto to wiesz, odrobimy. A odrobimy, tak. Tak samo mówiłeś, jak przegrywaliśmy z Niemcami 2-0. Teraz to będzie inaczej, bo gramy u siebie, no. Panowie, proszę, ruchy. I atak piwny lewą flanką. Tak jest. I proszę, zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Stary, będziemy walczyć do końca, rozumiesz? I odrabiamy straty, no. Piwo? Teraz. Orzeszki raz. Rozpocznie polski bramkarz po tym nieudanym strzale rywali. Już zaczęliśmy szybko. O, cześć, kochanie. Cześć.
Możemy już iść, zaraz zaczyna się seans. Zaraz, poczekaj. Dwie minutki, jeszcze końcówka jest. Od kiedy ty taki kibic jesteś? No co, jak od kiedy? No, no nie martw się, zdążymy. Przed naszego zawodnika niczym taran. Jak taran. Jaka pretensjonalna gadka. Chcesz coś przekryć może? Nie, dziękuję, nie jestem głodna. Od samego patrzenia na te mecze i słuchania tych bzdur to się jeść odechciewa. No, dlatego! No nie. Borys, ty możesz mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Że banda dużych dzieci, tak? Prawie dorosłych facetów biega za kawałkiem skóry, a tutaj druga banda podnieconych nieprzytomnie siedzi i gapi się w telewizor? Co w tym jest takiego ekscytującego? Rozumiesz? Bo ja nie. No, tak, tak, kochanie, tak. Masz rację. Czy to jest jakiś, no, obłęd, no, zbiorowy obłęd. Wszędzie tylko ta piłka i piłka, ja włączam telewizor i piłka nożna, w internecie piłka nożna, w radiu piłka nożna. Idę do pracy i co mi mówią? Że oni nie przygotowali bilansu miesięcznego, bo piszczyka noga bolała. Piszczyka! No, obłęd jakiś. Co się właściwie stało? No faul, no, karny będzie. Ale, bo co, bo się przewrócił? Przecież oni cały czas się przewracają. Podciął go, na polu karnym go podciął, no. Przecież to w takim wypadku to przepisy mówią wyraźnie, kiedy jedenastka jest. Teraz wszyscy są z nim. Ruszki, ciu. Lewo, w prawo, uderza. Nie! Przecież jak można nie trafić do bramki z tak bliska? No przecież powinni go wyrzucić z reprezentacji, kto go uczył w piłkę grać. Człowieku, ty się najpierw naucz kopać, a potem strzelaj. Kochanie, co się tak denerwujesz? Spokojnie. To piłka jest. Mecz. Towarzyski. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Dlaczego zabrakło nam odrobiny szczęścia właśnie w takim momencie?